przedstawiciele władz samorządowych, państwowych, drodzy siostry i bracia. Spotykamy się w historycznym Gdańsku, który jako miasto portowe leży na kresach północnej Rzeczypospolitej, jest oknem na świat, aby wspólnie modlić się i pamiętać o tych naszych rodzakach, którzy zginęli na kresach wschodu. Historia nasza nie jest łatwa. W tym roku wspominamy 1050-lecie Chrztu Polski. I trudno byłoby sobie wyobrazić historię naszego narodu, gdyby nie to, że dzięki naszym braciom z południa, Czechom, przyszło do nas chrześcijaństwo, a wraz z nim kultura, cywilizacja, prawo rzymskie. I na tym wszystkim zbudowana jest nasza tożsamość narodowa. Jeżeli ktoś uważa, popatrzy na mapę Polski z 1936 roku, to zobaczy, że obok Mazowsza, Pomorza i Śląska w obrębie państwa polskiego były także Grody Czerwieńskie. Nie wiemy do końca, jakie były ich granice, ale chodzi o miasta i wioski leżące na obecnej ziemi przemyskiej i lwowskiej. Te Grody Czerwieńskie bardzo szybko zostały odebrane Polsce przez Ruś Kijowską. Ale za czasów króla Kazimierza Wielkiego powróciły. A później mądry król na drodze pokołowej przyłączył Huśkawicko, Podole z Kamieńcem Podolskim i część Wołynia z Włodzimierzem Wołyńskim. A później następne bardzo ważne wydarzenie. Małżeństwo dwojga władców. Jadwiga Andegaweńska. Tutaj przypominam, że to była jedyna w historii naszych kobieta królów. I Władysława Jagiellonia. I w ten sposób chrześcijaństwo trafiło również na Litwę. A wcześniej Ruś przyjęła także chrzest, chociaż od Bizancjum, czyli stała się Kościołem Wschodu. I na kresach wschodnich, które sięgały ogromnych terenów, mieszkało bardzo wiele różnych narodowości i wyznań, i kultur, które się wzajemnie mieszały i ubogacały. Obok Polaków i Rusinów, i Żydzi, Niemcy, Ormianie i wiele, wiele innych narodowości, także Tatarzy, muzułmanie, Karaimi. Moglibyśmy tu w nieskończoność wymieniać przeróżne mniejsze czy większe grupy etniczne bądź wyznaniowe. A przybywali na kresy, bo w państwie Jagiellonów panował szacunek dla ludzi wierzących, poszanowanie cudzej narodowości, tradycji. I dzisiaj, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, możemy powiedzieć, że dla nas przez wiele wieków taką Unią bardzo wielu narodów to była Rzeczpospolita Jagiellońska, a później królów elekcyjnych. Niestety to zniszczyły zabory, później przegrane powstania, ale Polska odrodziła się. Za dwa lata będziemy wspominać to wielkie wydarzenie, stulecie odzyskania niepodległości. Doskonale wiemy, jaka jest historia II Rzeczpospolitej, która istniała zaledwie 21 lat. Tutaj w Gdańsku, jak i w Wieluniu, miasto, które zostało zbombardowane, rozpoczęła się wojna. I wiemy, jakie były tragiczne losy Polaków mieszkających w Gdańsku, ale także Polaków pod okupacją niemiecką. Każdy z obozów koncentracyjnych to było miejsce ludobójstwa. I słusznie dzisiaj upominamy się o to, że to nie były polskie obozy, to były obozy niemieckie, zbudowane na ziemi polskiej.
sprawy. Dzisiaj zbrodnie niemieckie są znane, a naród niemiecki, chociaż nie do końca, próbuje się odciąć od narodowego socjalizmu i od tych fałszywych bohaterów. Połowa Polski, jak i całe Kresy Wschodnie, znalazły się z kolei pod okupacją sowiecką. Tutaj też dochodziło do ludobójstwa. Zbrodnia katyńska, która jest elementem ludobójstwa, zbrodnie NKWD, i wiele innych, zsyłki na Sybii i do Kazachstanu. Wiem, że tutaj w Gdańsku żyją ludzie wywodzący się jako potomkowie Sybiraków. W zeszłym roku prowadziłem tutaj z nieżyjącym arcybiskupem Tadeuszem Kozłowskim pogrzeb przyjaciela mojego ojca, pana profesora Zbigniewa Nowaka, który jako mały chłopiec został wysłany do Kazachstanu tylko dlatego, że jego ojciec był policjantem. I tutaj osiadł w Gdańsku. Na tym pogrzebie mówiono, że on miał dwie ojczyzny. Jedna ojczyzna to był Lwów rodzinny, a drugi właśnie Gdańsk. I tutaj jest wiele osób. I ich potomków, dzieci, wnuków, prawnuków, którzy przeszli straszną gehennę na Kresach Wschodnich z rąk Sowietów, czyli Rosji. Była także zbrodnia dokonana przez szowinistów litewskich, pan Bonar. Do dzisiaj zresztą bardzo słabo opisana, skazana na zapomnienie. Ale obok okupantów niemieckich i sowieckich był jeszcze trzeci agresor, który był o tyle przebiegły, że to nie był ktoś z zewnątrz, ale od wewnątrz. Nacjonaliści ukraińscy, którzy w myśl opętańczej ideologii swojej próbowali samostyjną, czyli niepodległą Ukrainę zbudować na krwi. Mordowali wszystkich, przede wszystkim Żydów, brali czynny udział w Holokauście, o czym też dzisiaj się nie za bardzo przekonali. A później Polaków, ale także Czechów, Ormian i wiele innych narodowości, w tym także tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Ja zawsze przypominam, że to nie naród ukraiński wymordował naród polski, ale wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci tych przeróżnych organizacji, których się dzisiaj wymienię, to oni mordowali. To oni ponoszą odpowiedzialność za ludobójstwo. Pierwsze mordy na Polakach już były we wrześniu 1939 roku, później 1941. I rozdział najtrwalszy, rok 1943. Od lutego tego roku rozpoczęły się tak zwane czerwone noce, czyli nocne napady, sotni UPA, wspierane przez siekierników, czyli okolicznych chłopów ukraińskich, zbrojnych siekiery i widły, które w nocy mordowały wieś za wsią, osadę za osadą. Mordowano Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Apogeum tego ludobójstwa na Wołyniu miało miejsce w niedzielę, prawa niedzielę, dzień 11 lipca 1943 roku. Zaatakowano wówczas już nie w dzień, ale w nocy. 99 polskich wsi. A perfidia polega na tym, że zaatakowano w niedzielę, powiedziano, że Polacy pójdą do kościoła. Jakie diabelstwo mordować ludzi modlących się w dzień państwa. Straszliwe pogromy Polaków modlących się w kościele. Zginęło także wielu kapłanów. Ksiądz Szabłowski, zarąbany siekierami w czasie odprawiania mszy świętej. Ksiądz Karol Baran, ciężko ranny. Ale drugiego dnia powrócili bandyci. Jego krwawiącego cisnęli drewniane koryto i przerżnęli piłą na pół. Ojciec Ludwik Wrodarczy, Oblat, pochodzący ze Śląska, ale proboszcz w okopach na Wołyniu, także przerżnięty piłą na pół.
A żeby jeszcze było mało, to jeszcze rozerwano klatkę piersiową i wyrwano serce. Co za zdziczenie, jakie bestialstwo wykonywane przez ludzi, którzy byli ochrzczeni w cerkwi prawosławnej czy grecko-katolickiej. Później 44 rok i lata następne, 45 aż do akcji Wisła, 47. Atakowanie polskiej wsi na ziemi Tarnopolskiej, Stanisławowskiej, Lwowskiej, która sięgała wówczas do Rzeszowa, część Lubelszczyzny i część Polesia, także sprawę województwa krakowskiego. A więc 7 dawnych województw polskich doznało tej straszliwej gehenny. Nie wiemy, ile osób zginęło, od 150 do 200 tysięcy. Ale dlaczego nie wiemy? Bo nie są prowadzone badania, bo instytucje utrzymywane z polskich podatków ciągle omijają tą sprawę. Nie osądzono w III Rzeczpospolitej żadnego z przestępców. Nie wyjaśniono do końca tych spraw. I co najbardziej boli rodziny kresowe? Mój świętej pamięci ojciec, który był naocznym świadkiem wymordowania jego rodzinnej wsi, Koroświatem, po monasterze z powiat Buczacz, ziemia tarnopolska, tak zapisał w swoim pamiętniku, że kresowian wymordowano dwukrotnie. Raz przez ciosy siekiery, a drugi raz przez przemilczę. I później dodał w innej części tego pamiętnika, że śmierć przez przemilczenie jest jeszcze gorsza od śmierci fizycznej, bo ona wyciera ze świadomości narodowej takie ofiary. Trzecia Rzeczpospolita zrobiła bardzo dużo, żeby upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej, powstania warszawskiego, gdzie też doszło do ludobójstwa. Żołnierzy wyklętych, Sybiraku, zesłańców do Kazachstanu i bardzo dobrze, że to zrobił. Ale jedna sprawa jest ciągle, mówiąc kolokwialnie, zamiatana pod tytuł. To jest ludobójstwo dokonane przez Ukraińców. I z tym się też rodziny nie mogą pogodzić, że III Rzeczpospolita po 27 lat ze względu na poprawność polityczną, naciski obcych mocach, czy też jakieś ideologie, ciągle nie mówi, że byli to męczennicy. Ta niesłychana walka o słowo ludobójstwo. 3 lata temu pod wpływem nacisków ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego i szefa Gazety Wyborczej nie dopuszczono, żeby słowo ludobójstwo się pojawiło. Zastąpiono to takim potworkiem językowym wszystkie etniczne oznaczenia ludobójstwa, tych linki w bacie. A dzisiaj mamy dokładnie tą samą sytuację. W Sejmie w zamrażalce leżą 3 projekty ustaw. Przez różne 3 kluby złożone i uchwał. I znowu nie dochodzi. I przed niedzielą 11 lipca rocznicę uchwały mieli znowu zablokowane. Ale niektórzy się wyłamali. Tu muszę ogromnie podziękować tym, którzy stali się tymi lodołamaczami tej zmowy milczenia. Mam na myśli senatorów Rzeczypospolitej, którzy w przeciwieństwie do Sejmu parę dni temu po raz pierwszy po 27 latach w swojej uchwale powiedzieli tak, to było ludobójstwo. Oddali cześć ofiarom, upamiętnili sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Upamiętnili żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Samoobrony Wołyńskiej, która broniła tych ludzi. Ale też upamiętnili te osoby, które przez 70 lat walczą o prawo. I Senat napisał też, że wzywa Sejm do przyjęcia uchwały, aby dzień 11 lipca stał się Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów Ukraińców. Nie wiemy, czy Sejm podejmie tą uchwałę, czy będzie ulegał nacisku. Ale tutaj chciałem apelować do wszystkich, nie patrząc na poglądy polityczne, bo tu nie są ważne te poglądy polityczne.
Nie na to, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy urodził się na Kresach, czy pochodzi z całkiem innej części Polski, albo w innym kraju się urodził. Bo to jest obowiązek, tak jak mówimy, Bóg, honor i ojczyzna. Ci ludzie, którzy ginęli, to byli ludzie wierzący Pana Boga. Właśnie często w czasie Mszy Świętej, więc trzeba modlić się za nich. Honor, mieć honor, nie ciągle kłaniać się obcym ambasadorom. Myśleć o polskiej godności, a nie ciągle się zastanawiać, czy dobrze o nas powiedzą tam w Brukseli czy w Kijowie. I ojczyzna. Przecież ci wszyscy, którzy ginęli, a w większości to byli polscy chłopcy. Także księża, leśnicy, nauczyciele wiejscy, działacze społeczni wiejscy, czy z małych miasteczek. Oni ginęli dlatego, bo kochali Polskę. Przelewali krew, bo nie chcieli pogodzić się, że Polska jest pod okupacją. Ich trzeba wszystkich upamiętnić. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszej uroczystości w imieniu rodzin. Wczoraj brałem udział w uroczystości niewielkiej wsi, ale bardzo znanej Maciejowice, te kościuszkowskie Maciejowice po Karwolinie. I byłem zaskoczony, że pod Warszawą, na Mazowszu, gdzie żadni potomkowie Kresowian nie mieszkają, odprawiane z msza polowa, jest poparcie władz kościelnych, samorządowych, są senatorowie, posłowie. I tam również się Polacy zapytali, co było powodem, że tutaj na Mazowszu przyjęliście takie uroczyste obchody. I wówczas jeden z samorządowców tak mi odpowiedział, bo on mówi, nie można mówić, że jedni byli lepsi czy gorsi. Wszyscy byli ważni. I ci właśnie, co walczyli w powstaniu kościuszkowskim, i powstańcy warszawscy, i ofiary Karla Auschwitz, ponad, ale także ci, którzy zginęli na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I tak sobie pomyślałem, gdyby dzisiejsze władze polskie miały mądrość tego wujka, to one by w ogóle nie dyskutowały, czy uchwalić, czy nie uchwalić taką uchwałę, czy ustawę. Nie można dzielić ofiar na dobre, w cudzysłowie, które zamordowali Niemcy czy Rosjanie, na te złe, które zamordowali Ukrainę. I chciałem jeszcze powiedzieć, że dobre relacje z Ukrainą są potrzebne. Ukraińcy to nasi sąsiedzi, chrześcijanie, Słowianie, ale te relacje muszą być zbudowane na prawdzie, a nie na kłamstwie politycznym. Bo inaczej to nigdy do pełnej pojednania nie dojdzie. Musimy się też przeciwstawiać gloryfikacji, kiedy dochodzi do sytuacji, że nie ma tam pomników, krzyża nawet na mogiłach Polaków, a stawia się pomniki bandytów i nazywa się ich ulicy, ich imieniu ulicy. To jest ciągle rana, która się nie może zagoić właśnie dlatego, że nie ma prawa. Nie ma prawa. Na koniec chciałem przypomnieć hasło rodzin kresowych. Myślę tutaj bardzo ogólnie rodziny kresowe, jako ludzie, którzy niekoniecznie muszą z Kresów pochodzić, ale którzy są związani z tą sprawą. Że tu nie chodzi o żadne przesuwanie granic. Nie chodzi o żadne mszczenie się na tych osobach, jak Gazeta Wyborcza próbuje nam też łopatą do głowy to włożyć. Tu nie chodzi o to, żeby wywoływać konflikt. Tu chodzi o dwie sprawy, prawda i pamięć. Prawda, czyli Sejm przez nas wybrany, naszymi głosami, ma obowiązek tą prawdę powiedzieć. I również pamięć wyrażona przez te liczne msze święte, spotkania pod pomnikami, poprzez to, że młodzież jest edukowana, mówi się o tym młodym pokoleniu. Bo moje pokolenie moich dziadków i rodziców odeszło, ja też wcześniej czy pójdę odejdę. Ale przyjdą młodzi i młodzi muszą przejąć. A hasło nasze, wspólne, to hasło jest wypisane na pomniku ofiar ludobójstwa, który znajduje się w Krakowie. To hasło jest dla nas przewodnikiem.